Cześć, tutaj Patryk i Adrian. Rozmowa, którą zaraz będziecie mogli usłyszeć, została nagrana w ramach serii Dolnośląskie Podcasty Nauki, która jest częścią 25. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Dlaczego tak trudno zrobić dobry lek? Jak w błędach odnaleźć sukces? I jak wydobyć potencjał ze studenta? Odpowiedzi udzielać będzie nasz gość. Elżbieta Wojeczyńska. Pracuję na Politechnice Wrocławskiej. Zajmuję się koordynowaniem Dolnośląskiego Festiwalu na tejże uczelni. Uwielbiam ludzi mądrych, dobrych, życzliwych, z pasją i takimi ludźmi generalnie staram się w życiu otaczać. Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy i pamiętajcie też, że kolejne odcinki serii pojawiają się codziennie przez cały wrzesień. A teraz nie przedłużając, zapraszamy do rozmowy. My z Adrianem jesteśmy po kursie chemii organicznej. Organicznej, cudownie, uwielbiam organiczne. No właśnie, bo tak naprawdę z nią spotyka się każdy chemik na pierwszym, drugim roku studiów, ale być może mogłaby nam pani przybliżyć, czym ta chemia organiczna w ogóle się zajmuje i skąd ona się wzięła i dlaczego jest zupełnie inna od całej reszty chemii. I czemu jest taka fascynująca? Bo ona jest trudna i trzeba mieć dużo determinacji, żeby się tym zajmować. No ale coś też musi człowieka przyciągać. Co takiego panią przyciąga w chemii organicznej? Co takiego się stało, że pani stwierdziła, to jest moja bajka, ja się chcę zajmować chemią organiczną? Znaczy ja będę szczera w tym wywiadzie. Przede wszystkim chemia, a szczególnie chemia organiczna, to nie było coś, o czym marzyłam. Ja po prostu chciałam studiować medycynę, no ale wyszło tak jak wyszło i zaczęłam studiować chemię na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, ponieważ wychodzę z założenia, że jeżeli coś w życiu robisz, to zawsze rób to jak najlepiej, nawet jak robisz to przez 5 minut. Ale wciągnęłam się bardzo w chemię, bardzo ją polubiłam, zwłaszcza w chemię organiczną, a tutaj szczególny wpływ na to, że polubiłam, a może nawet pokochałam chemię organiczną i wykładowcy, tacy jeszcze lwowcy, profesor Czuba, już świętej pamięci, profesor Piątkowski. A teraz przede wszystkim podkreślam i pokazuję i mówię moim studentom czy moim słuchaczom, jeżeli przedstawiamy wykłady popularno-naukowe, że właściwie bez chemii, szczególnie chemii organicznej, trudno sobie wyobrazić nasze życie. A gdybyśmy sobie próbowali wyobrazić życie bez chemii, to tak naprawdę zniknęlibyśmy na samym końcu my, gdyby znikało wszystko, co jest związane z chemią. Prawda? Jest taki filmik nawet na YouTubie, zachęcam też do obejrzenia właśnie, jak ktoś na przykład krytykuje chemię i próbuje ją w złym świetle przedstawić, bo taka jest właściwie też zła reklama, jeżeli chodzi o chemię, tak? Że teraz wszystko, co ekologiczne, zielone, chemia w ogóle jest na cenzurowanym. Ja uważam, że wynika to właśnie z takiej małej świadomości niektórych osób. Mnie właśnie strasznie denerwuje, jak myślę, że głównie w kontekście żywności można od ludzi gdzieś tam mówić. To cała chemia jest. Oni tam tylko te chemię pakują, a ja tak w środku... Przestańcie. Wiadomo, oczywiście wszystko jest kwestią wybalansowania. Oczywiście. I gdzieś tam to jest też kwestia konsekwencji, że ludzie z jednej strony mówią sama chemia, z drugiej strony nie lubią, jak im się serek zepsuje po 2 dniach. No, a to jest wszystko też kwestia takiego konserwanta, który też jest tak dobrany, żeby nie szkodził, a pomagał. Cieszę się, że trafili mi się słuchacze chemicy, bo widzę, że jesteście bardzo wyrozumiali i rozumiecie tak naprawdę sens znaczenia i tego, że chemia jest bardzo pożyteczna. Natomiast to, co pan powiedział, nie lubimy, jeżeli coś nam się szybko psuje, ale z drugiej strony zastanawiamy się, dlaczego to się jeszcze nie zepsuło, prawda? Czyli tak. Czym to musiało być nafaszerowane? Ale tak jak pan mówi, to wszystko musi być gdzieś tam zrównoważone, tak? I ja wierzę, że to, co gdzieś tam trafia na rynek, to jest w dużej mierze sprawdzane, testowane i pod jakąś kontrolą, więc tutaj no, wydaje mi się, że to też od nas zależy, z jakiego źródła pozyskujemy różne produkty i trzeba wszystko wyważać, tak jak pan powiedział. Dokładnie tak. A pani w swojej pracy badawczej na co dzień, z tej chemii organicznej, która jest rozległa bardzo, jeśli chodzi o tematykę, zajmuje się konkretnie jaką dziedziną? Co jest tutaj tym poletkiem badawczym? Ja konkretnie zajmuję się syntezą asymetryczną, czyli związki chiralne, czyli enantiomery, prawa lewa-dłoń, że one są, przepraszam, nienakładalne, prawda, że są odbiciami lustrzanymi i tak dalej, obiekt z odbiciem lustrzanym. To jest bardzo ważne z punktu widzenia również może przede wszystkim medycyny, tak? Bo my sami jesteśmy chiralni, tak? Jesteśmy zbudowani z chiralnych cząsteczek i oddziaływanie na przykład leków na nasze organizmy jest bardzo tutaj istotne i często związane z tym, żeby ten lek, jeżeli oczywiście ta substancja aktywna jest chiralna, czyli posiada tam te szczególne właściwości,
właśnie wynikające z chiralności, żeby był dopasowany na przykład do enzymu, który jest chiralny. No i to są właśnie, to jest jeden z wielu aspektów, który pokazuje, jak ważna jest właśnie synteza asymetryczna i otrzymywanie związków tych kandydatów na leki, na przykład w postaci pojedynczych enantiomerów czy diastereoizomerów. No, ale myślę, że jak ktoś będzie chciał zgłębić temat, to przyjdzie studiować chemię na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. To też jest taka dziedzina, która no właśnie nie tyczy tylko tych, którzy koniecznie chcą studiować chemię, no bo nawet historia talidomidu. Mhm. To jest chyba jeden z najsłynniejszych przykładów. No nie? Tego, no że my jako ludzie preferujemy niesymetryczność, czyli coś, żeby było zbudowane, jednak ten kształt ma znaczenie. Nie tylko to, jak coś jest zbudowane, tylko jak coś wygląda, można powiedzieć. Czyli tak naprawdę to, co ten chemik w probówce sobie otrzyma, to ma ogromną znaczenie, czy ten związek będzie chiralny, jaka jego będzie właściwość pod kątem chiralności, to może decydować, czy mamy do czynienia z ogromną trucizną, czy z lekiem ratującym życie. Mhm. Znaczy to oczywiście zależy z właściwości tej substancji, która ma stanowić, czy pełni tą funkcję na przykład leczniczą, czy pełni jakąś funkcję aktywną. Bo czasami jest tak, że dwa enantiomery mogą potęgować działanie. Nieraz jest tak, że tylko jeden ma działanie lecznicze, a drugi ma działanie, no tak jak pan wspomniał, teratogenne, na przykład jak w przypadku talidomidu. A nieraz jest tak, że po prostu ten, który nie jest aktywny, jest metabolizowany przez nasz organizm, nie zaburza gdzieś tam gospodarki naszego organizmu, więc to wszystko zależy od tego, jaki to jest związek i, no i oczywiście trzeba tutaj te mechanizmy zgłębiać, prawda? Ale jeżeli spojrzy się na statystyki, to oczywiście większość leków chiralnych, które są stosowane w medycynie, występuje w postaci pojedynczych enantiomerów. Chociaż też warto wspomnieć o tym, że to ostatnio gdzieś czytałem, że jeśli chodzi o talidomid i jego tą leczniczą wersję, ten jego leczniczy stereoizomer, to on w organizmie metabolizuje, racemizuje. I okazuje się, że i tak powstaje chyba ten teratogenny związek, także to by nic nie dało. Tak, właśnie choć, tak. Choć pewnie doskonale też wiecie, że teraz ten związek od jakiegoś czasu jest stosowany jako lek przeciwnowotworowy, chyba w leczeniu białaczki, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Zgadza się. No po prostu nie można go stosować u kobiet w ciąży. Mhm. A jak to jest, że tak naprawdę chemia organiczna jest jedną z najstarszych gałęzi chemii, ma setki lat już. Kekule w XIX wieku zajmował się aromatycznością benzenu, zastanawiał się, jak te węgle są ze sobą powiązane. Jak to jest, że ciągle tą chemią organiczną musimy się zajmować? Dlaczego chemia organiczna nie została zakończona? Dlaczego nie osiągnęliśmy pewnego już horyzontu? Albo czy ten horyzont jest widoczny? To znaczy pani koledzy, chemicy, organicy wiedzą, że trzeba jeszcze zrobić parę rzeczy, jakichś konkretnych zagadnień, które zostały nierozwiązane, tak jak kiedyś to było w fizyce z słynną historią z katastrofą w nadfiolecie. Czy jest pani w stanie powiedzieć, że za 20 lat chemia organiczna się skończy, już jej nie będzie się czym zajmować i trzeba będzie sobie szykować alternatywne kariery? Tak. Czy to jest po prostu dokładanie kolejnych klocków albo zmienianie klocków gdzieś tam w tej obudowie tego szkieletu, czy faktycznie jest jakaś szansa na stworzenie nowej grupy? Mhm. Jak to wygląda? Bo to jest właśnie to, że gdzieś tam obserwując badania trochę od czasu do czasu, czy tam rozmawiając z kolegami, to w dużej części polega na gdzieś jakaś zmodyfikacja, jakieś przyłączenie. Mhm. Czy możemy mówić o czymś takim, że kiedyś się chemia organiczna skończy? Ja myślę, że między nami jednak jest taka przepaść troszeczkę wiekowa, dlatego że wczoraj przechodziłam przez plac Jana Pawła II i tam jest zbudowane nowe osiedle i jest taki fajny mural. Polecam, żebyście zobaczyli w ogóle państwo. I tam jest taki mural, bo tam zachowane są resztki murów obronnych, który pokazuje połączenie właśnie czasów chyba XVII wiek i czasów obecnych. Tak? Czyli ludzie z tamtego okresu, ale ze słuchawkami na uszach, z jakimiś urządzeniami, które są wynalazkiem XXI wieku. I to jest takie zderzenie się tych dwóch rzeczywistości. Natomiast czy widzimy horyzont, czy ta chemia organiczna może się skończyć? Znaczy, w zeszłym roku gościliśmy takiego profesora Grzybowskiego, który pokazywał, że właściwie chemia to już może dziać się w komputerze w całości. Tak? Czyli możemy od początku do końca zaprojektować sobie syntezy, że programy potrafią wyliczyć, który etap jest realny. A my tutaj w chemii czasem odtwarzamy jakieś procedury, próbujemy sprawdzić, czy na przykład zmieniając jakieś podstawniki, substraty, czy jesteśmy w stanie te procedury zaimplementować i poprowadzić syntezę w zaplanowanym kierunku i okazuje się, że nie zawsze, aczkolwiek pewnie też państwo wiecie, że sporo wynalazków tak naprawdę zostało odkrytych przez przypadek. Ja myślę, że w momencie, w którym my zastąpimy pracę człowieka zupełnie komputerem, to zabijemy tą spontaniczność i zabijemy może, nie wiem, no może właśnie to serendipity, czyli tą przypadkowość, tak, że
może szkoda, żeby to zawijać. Myślę, że właśnie po to mamy umysły, żeby tworzyć i kreować coś nowego, ale z drugiej strony rozumiem, że jest postęp, tak? I przenosi się wiele rzeczy do sieci, ale z drugiej strony no, gdzieś ci chemicy muszą znajdować zatrudnienie, prawda? Przecież jest ich ciągle całe mnóstwo. A z drugiej strony no, to też jest bardzo pożyteczne, wydaje mi się, eksperymentowanie i pogłębianie, poszerzanie, odnajdywanie, wyszukiwanie nowych mechanizmów reakcji itd., itd. Także myślę, że to też jest fajny fan. Nie, oczywiście, to tego nie ma co zaprzeczyć. Tylko właśnie kwestia tego, czy to jest już dokładanie raczej nowych budulców, nowych klocków. Bo domyślam się, że postęp tutaj działa tak, że coraz ciężej jest wymyślić coś nowego po prostu. I też te odkrycia są po prostu długie. I to jest bardziej właśnie skupia się gdzieś w kierunku zmodyfikowania czegoś i znaczy, uproszczenia trochę, tak, aniżeli szukania na siłę. Bo tak, to też chyba trochę tak, nie o myślę, to chodzi, że, na siłę. Tak, ma pan rację, bo tak. Ktoś kiedyś powiedział, że właściwie to najważniejsze odkrycia zostały już przez Niemców wynalezione. Ale tak naprawdę modyfikujemy jakieś procedury, te totalne związków biologicznie aktywnych, jakichś złożonych strukturach, to tak naprawdę jeżeli popatrzycie Państwo na publikacje, to część z nich dotyczy właśnie modyfikacji poszczególnych etapów, żeby je skracać, upraszczać i tak dalej. Jesteśmy na takim etapie, że możemy to robić, dlatego że też mamy odpowiednie narzędzia, tak? Odpowiednią aparaturę, odczynniki, mamy firmy, które sprzedają przecież półprodukty, więc tak naprawdę czasy stwarzają, tak, i ten rozwój, ten postęp stwarza nam wiele możliwości, na które nie mogły sobie pozwolić osoby pracujące na przykład, nie wiem, 20-30 lat temu, a też pieniądze są na to, to ciągle są za mało oczywiście, prawda? Tutaj zwracam się do tych osób, które finansują badania, bo czasem rzeczywiście są żenująco niskie, ale jeżeli ktoś ma granty, to rzeczywiście może tą naukę, tak jak pan mówi, dokładać kolejne puzzle tutaj do całej tej układanki. Czyli w chemii organicznej chyba już nie ma miejsca na takie przełomowe, mówiące właśnie o tym, że to jest odkrycie na Nobla. Nie ma już takich miejsc. Tak jak ostatni Nobel był bardziej takim ukoronowaniem, podsumowaniem też pani dziedziny nauki, asymetrycznej syntezy. Mm-hmm. Właściwie to był drugi Nobel z syntezy asymetrycznej, prawda? Bo w 2001 i teraz w 2021. I nie wiem, bo tak naprawdę zielone białko, no to przecież to było odkrycie też na Nobla. Ja mam nadzieję, że dalej gdzieś tam są naukowcy, którzy robią coś pożytecznego i coś, co będzie rzeczywiście godne tej najwyższej nagrody Nobla. A komputery? Bo oczywiście mówi się, komputery zabiorą nam pracę i już syntezują nowe szlaki, ale czy zdarzyło się, był taki przypadek, że komputer gdzieś zwrócił uwagę na nową, może nie tyle, że nową drogę, bo są zaprogramowane do tego, żeby coś upraszać, ale na przykład odkrył nową gałąź związków albo jakąś nową metodę, coś takiego? Czy jeszcze to nie jest ten etap? Ja nie wiem, czy mogę wymienić nazwiska, ale wymieniam nazwiska osób znanych tutaj, uznanych autorytetów. W zeszłym roku albo dwa lata temu, czy tak szybko płynie, pan profesor Jacek Młynarski z Polskiej Akademii Nauk z Warszawy miał u nas wykład na zaproszenie i pokazywał właśnie połączenie chemii organicznej z zaplanowaną syntezą w komputerze przy użyciu specjalnych programów, ja nie pamiętam jak te programy się w tej chwili nazywają. Natomiast opowiadał wtedy, opublikowali tą pracę w Nature, że z jego naukowego punktu widzenia, z doświadczenia wynikało, że ta cykladycja, akurat chodziło o taką szczególną reakcję cykladycji Disaldera, nie może się zadziać. Natomiast komputer wyliczył, że jak najbardziej, że są szanse i wyobraźcie sobie panowie, że rzeczywiście udało się to przeprowadzić. Natomiast jeśli ktoś patrzy na to i oczywiście ma odpowiednią wiedzę, to może czasem za bardzo, że tak powiem, zaufać intuicji, a komputer właśnie wyliczył, że ta reakcja mogła przebiec i publikowali te wyniki w Nature. A być może, bo też tymi rozmowami próbujemy świętować ćwierćwiecze nauki, w związku z tym, że to jest 25. już Dolnośląski Festiwal Nauki, to być może przez te kilkadziesiąt lat, powiedzmy, udało się odnaleźć taką publikację, która trochę przewróciłaby pani, no teraz to się dzieje na pulpicie, to znaczy przeczytała pani coś, jakąś pracę naukową i stwierdziła, o nie, wszystko co do tej pory robiłam, może nie, że było do niczego, albo że było zupełnie bez sensu, ale sprawiło, że teraz muszę się tym zająć. To jest, zupełnie zmienia perspektywę i chcę, nie wiem, zacząć zupełnie inne podejście do tego, co robię. Znaczy wie pan co, bolączką pewnie większości osób, które zajmują się nauką, jest ciągle brak czasu, bo my oprócz tego,
że zajmujemy się pracą naukową, jak ktoś pełni jakieś różne funkcje. Są studenci, tak, tutaj u nas objęci takim programem tutoringowym i tak dalej, to powoduje, że my nie jesteśmy w stanie jakby śledzić wszystkiego, co się dzieje na bieżąco. I muszę panu powiedzieć, że jak przeglądam literaturę i widzę jakieś realizowane pomysły, to czasem się kurczę, no przecież mogłam to robić, tak? Albo myślę sobie, dobra, będę to robić. No ale oczywiście ilość osób, które mogą być u nas w laboratorium, też jest ograniczona. Na czym też ubolewam, bo zdolni młodzi ludzie chętnie chcą właśnie zajmować się syntezą organiczną, bo ona jest rzeczywiście interesująca. Tak? To nie jest też nudne. To jest dla osób też cierpliwych, które gdzieś tam próbują zgłębiać, pokonywać jakieś problemy. Ale tak, mam na tapecie kilka pomysłów, które bardzo chciałabym zrealizować. Ta słynna lista to do, która kiedyś zostanie zrealizowana. Tak, tak, i ta kolejka publikacji do przeczytania, której folder się robi coraz dłuższy. Tym bardziej, że one się mnożą jak grzyby po deszczu. I rzeczywiście, jak to dzisiaj kolega mi odpisał, proliferacja, jeżeli chodzi o ilość czasopism, jest po prostu, artykułów, jest po prostu porażająca. I my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. I niestety ta ilość w dużej czasem mierze przechodzi nad jakością. To też jest smutne. Tak, żeby gdzieś nie zgubić tego sensu, istoty takiej merytoryki, prawda? Tak. I znaleźć te takie obiecujące wyniki i gdzieś ten węgiel, który trzeba oszlifować do tego diamentu. Tak. Umieć te informacje jakoś też cedzić, tak? Wynajdować te, które są, że też nie na wszystkim się znamy, prawda? Przeszukując też literaturę podczas swojej pracy naukowej gdzieś tam kilka lat temu, zaobserwowaliśmy taki proces powiększenia pierścienia. Pierwsze reakcje wykonywaliśmy bazując na doniesieniach z literatury, o czym autorzy, jedni, drudzy z różnych ośrodków badawczych w ogóle nie wspominali, bo tego nie zauważyli. Więc stwierdziłam, że no to był trochę taki kij w mrowisko, ale nie potraktowałam tego jak, nie wiem, możliwość do tego, żeby się wymądrzać i pastwić nad tymi osobami, że nie dostrzegli właśnie tego procesu, tylko po prostu opublikowaliśmy to, a później dostawałam zapytania od moich kolegów gdzieś tam z różnych stron świata, z różnych środowisk. Dlaczego ty tak skromnie o tym piszesz? No przecież to jest ważne, żeby pokazać, że ktoś tego nie zauważył, a wy to widzieliście. Choć przyznam szczerze, że zauważyliśmy to przez przypadek, bo zrobiliśmy od kryształ do badań strukturalnych, rentgenograficznych i okazało się, że struktura, którą narysowałam pani prowadzącej pomiar, nie zgadza się z tym, co pani zmierzyła. No i w pierwszym momencie byłam rozczarowana, a później profesor już emerytowany stwierdził, ale to jest może ciekawsze. No i rzeczywiście było, także zgłębiliśmy. To także to jest właśnie kolejny przypadek, prawda? Taki otwarcie na takie inne rzeczy i niekoniecznie to, co podpowiada intuicja, gdzieś się zgadza. To też trzeba. To też jest jednak warka i taka swoja, żeby włączyć taką swoją pokorę w tym wszystkim. Tak, gdzieś. Dokładnie. I umieć zgłębiać coś, co idzie w zupełnie innym kierunku. Tak nie na zasadzie, że ja to porzucam, bo nie otrzymałam tego, co chciałam, tylko właśnie to zgłębić, bo może to jest coś ciekawszego. No i właśnie w ten sposób też powstają odkrycia. Z tych błędów, tak zwanych wpadek, też można właśnie coś wyciągnąć i zauważyć, że ten błąd tak naprawdę może być świetnym odkryciem. No tak, oczywiście. Przecież nylon powstał przez przypadek, wiele różnych, już teraz nie pamiętam, polimerów zostało odkrytych przez przypadek, bo doktorant pomylił ilości i zamiast katalitycznych dodał stechiometryczne i tak dalej, i tak dalej. No ale o tym można sobie gdzieś pewnie poczytać. Ja widzę w tym potencjał dla siebie. w tego typu odkryciach. Okej. Okay. Ja bym chciał. A tu nie tutaj można się mylić intencjonalnie. Nie, absolutnie. U mnie są zawsze czyste przypadki. Intencje są szczere, a wychodzi jak wychodzi. A ja bym chciał Cię tutaj dopytać, bo właśnie poruszyła Pani jeden taki wątek, jeśli chodzi o ten tutoring i o kształcenie, bo oczywiście poza pracą tutaj typowo naukową jest też Pani dydaktykiem. Mhm. Udało mi się znaleźć informację, że na Politechnice realizowany jest program Mistrzowie Dydaktyki, również z tego, co wiem, Pani angażowana i jest dalej? Czy jestem. Tak. I to jest ciekawy program, ponieważ ja osobiście widzę ostatnio coraz bardziej, że w polskiej edukacji trochę brakuje, przynajmniej gdzieś tam z mojego doświadczenia, nacisku na kompetencje miękkie, na umiejętność prezentacji i też gdzieś tłumaczenie studentom, że ta prezentacja na zaliczenie czasami to nie jest kwestia tylko tego, żeby odhaczyć i mieć z głowy, tylko faktycznie jest to kwestia ćwiczenia prezentowania swoich poglądów. I ten program właśnie Mistrzowie Dydaktyki, który z tego co wiem skupia się na tym, że to jest szkolenie na uniwersytetach gdzieś poza Polską. I jestem bardzo ciekaw Pani doświadczeń, jeśli chodzi o ten program. Znaczy muszę Panu powiedzieć, że mam bardzo pozytywne doświadczenia i wydawało mi się na początku, jak zostałam zgłoszona do tego programu Mistrzowie Dydaktyki przez poprzedniego rektora, to pomyślałam sobie, jejku, czego ja się mogę nauczyć, jeżeli chodzi o dydaktykę? Przecież chyba robię to całkiem nieźle. Ale pojechałam na szkolenie do Londynu, spędziłam tam 2 tygodnie w towarzystwie bardzo zaangażowanych osób, dydaktyków z całej Polski.
To byli różni ludzie, to byli filolodzy, chemicy, fizycy z różnych dziedzin tak naprawdę. I muszę Państwu powiedzieć, że na wiele rzeczy nie zwracamy uwagi, jeżeli chodzi o edukowanie młodych ludzi. I to jest nie tylko inwestycja czy edukacja osób, które mają za zadanie uczyć innych, ale też samoedukacja. Dlatego, że ja pracując teraz z moimi podopiecznymi, tutti nazywamy tych naszych studentów, to są też wybrane osoby, bo tutaj trzeba spełniać odpowiednie warunki, średnia i tak dalej. Więc to są studenci, którzy sami sobie wybierają tutora. Ja spędzam z nimi 30 godzin w semestrze z każdą osobą. Muszę panom powiedzieć, to jest naprawdę wartość dodatnia, ponieważ przygotowałam sobie taki schemat pracy z nimi. Przygotowują się na przykład z metod spektroskopowych, czyli z każdym z nich na początku przerabiałam metody spektroskopowe po kolei. Wszystkie, które miały ich przygotować do pracy później w laboratorium. Jak oni przyszli pracować do laboratorium, to ja później rozmawiałam z dojrzałymi ludźmi. To w ogóle było, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. A oni sami są niesamowicie wdzięczni. Dlatego, że wiadomo, że jeżeli na przykład spektroskopia jest poruszana na dwóch wykładach czy na jednym z chemii organicznej, natomiast tutaj w takim spersonalizowanym nauczaniu właśnie to też jest ważne, że my się spotykamy face to face, tak? Jeden na jeden, spędzamy z sobą ilość czasu. Oni mogą pytać właściwie o wszystko, nie ma tego stresu, prawda, też, bo to też jest taki pastoral też, więc bardzo pożyteczny program. Ja mam bardzo pożyteczne tutaj odczucia, tym bardziej, że czasem też nie wiemy, oceniamy studenta właściwie po krótkim kontakcie, tak, że on jest nieśmiały, że on się nie chce zgłosić, tak, no dlaczego taki mądry, a studenci, ludzie mają czasem jakieś różne problemy też takie osobowościowe, tak. I potrafię do tych studentów też dotrzeć, jeżeli z nimi jestem, to ja widzę, że ktoś może mieć jakieś fobie, jakieś po prostu lęki, tak, które gdzieś tam próbujemy zwalczać. Uważam, że to jest bardzo pożyteczny program i mam nadzieję, że będzie dalej realizowany na Politechnice Wrocławskiej. Bo ja właśnie zauważyłem, że ostatnio w Polsce na uczelniach, czy w ogóle robi się gdzieś w firmach, coraz więcej jest takich programów właśnie, gdzie jest jedna osoba bądź więcej dostaje swojego mentora i jest właśnie w kierunku tego indywidualnego toku. Chociaż indywidualny tok nauczania na studiach jest niemniej raczej bardzo, bardzo rzadki i raczej wynika to z kwestii takich typowo osobowych po prostu, że jest bardzo dużo osób. Zresztą ja też akurat jestem w programie mentoringu i strasznie, strasznie sobie cenię to, że mi się udało. I też trochę chciałem zapytać, czy właśnie to, że tak dużo osób idzie na studia, nie jest czasami problemem właśnie w wykształceniu takich osób? Znaczy, pewnie się pan domyśla, z czym to jest związane, prawda? Więc jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Znaczy, powiem panu tak, no nie mogę powiedzieć, że ubolewam nad tym, że przyjmujemy dużo studentów, bo to są osoby, które chcą, wiadomo, o to, żeby mieć dużo studentów. Nie właśnie, w małej ilości są to ludzie, którzy chcą studiować chemię, muszę panu powiedzieć. Czasem to są tak przypadkowe osoby, że zastanawiam się właściwie, co oni robią ze swoim życiem, bo jeżeli już studiujesz tą chemię, to staraj się ją jakoś zgłębiać, żebyś przynajmniej był kompetentny, tak, w dziedzinie, którą studiujesz, bo potem możesz uczyć innych, prawda? Ale no, mam nadzieję, że ci, którzy no, nie lubią tego przedmiotu, że oni nie będą jednak gdzieś tam kaleczyć przynajmniej tej chemii. Natomiast indywidualny tok studiów to jest zupełnie coś innego, dlatego że tutaj właściwie jesteśmy zdani sami na siebie, czy student jest zdany sam na siebie w dużej mierze. Natomiast w tym spersonalizowanym nauczaniu to jest właśnie czas przeznaczony dla studenta i tak jak powiedziałam, ja się uczę też od moich studentów, którzy gdzieś tam zdobywając jakąś wiedzę w przygotowywaniu różnych informacji, na przykład teraz przygotowuję razem z moim podopiecznym wystawę, która będzie we wrześniu właśnie na rynku poświęconą Ignacemu Łukasiewiczowi, 200. rocznicę urodzin tego farmaceuty, też chemika, więc oni też wyszukują różnych informacji ciekawych. Na początku ten student mówi do mnie, ale co ja mogę znaleźć na ten temat? Ja mówię, no nie wiem, no trzeba po prostu poczytać literaturę, poszukać gdzieś tam, coś mu podsyła, a potem wyszło z tego chyba 70 slajdów, które oczywiście będziemy... I wszystko na rynku we Wrocławiu. Proszę? Wszystko na rynku we Wrocławiu. Nie, plakatów będziemy mieli 12, więc musimy to jakoś tam skomasować odpowiednio. Także. Ale chciałam jeszcze tak na marginesie, skoro już mówimy o tym tutoringu, we wrześniu też organizuję we współudziale, czy współorganizuję właściwie z moją koleżanką międzynarodową konferencję właśnie poświęconą tutoringowi. I na stronie Wydziału Chemicznego można znaleźć informacje właśnie o tej konferencji. Także zachęcam, dlatego że podjęliśmy taką inicjatywę, żeby pokazać ludziom, którzy nie spotykają się z tutoringiem, jak to jest ważne, jak to jest pożyteczne i jak to jest potrzebne, żeby to wprowadzać właśnie na uczelniach. Czyli edukować, mówię, bo sama myślałam, że właściwie to już prawie wszystko wiem, jeżeli chodzi o edukowanie innych osób.
bo przez ten właśnie ten ogół trochę ciężko czasami jest znaleźć tą taką zdolną jednostkę. I ona też ma problem właśnie z tym, żeby się gdzieś przebić. To prawda. Można się zgłaszać na wykładach oczywiście, ale myślę, każdy to gdzieś tam przeżył na studiach, że jak ktoś chce mieć pytania i się zgłasza, to raz, że osoba ma pewne lęki przed tym, bo bo jak zadam głupie pytanie, to też trzeba to przezwyciężyć, że nie ma głupich pytań, albo będzie, znaczy akurat ja byłem tym takim bardziej z aktywnych, więc więc ja zadawałem pytania i reakcje były dwie. Z jednej strony było takie, o matko, znowu on, jejku, ja już chcę iść, a z drugiej strony było takie, a dobra, on zada pytanie, super, to ja mam spokój. Ja bardzo nie lubię momentu, kiedy wykładowca zadaje pytanie, ja nie wiem, myślę intensywnie, nikt się nie zgłasza, ja wtedy czuję taką presję, ale ja to powinienem odpowiedzieć albo coś. I takie czuję się odpowiedzialny za grupę, to jest strasznie głupie z jednej strony, ale gdzieś właśnie taka aktywność mnie do tego popycha. I właśnie bardzo się cieszę, że jest coraz więcej tutoringowych, które pomagają tym jednostkom szukać odpowiedzi i nakierowania, bo też bardzo często młodzi ludzie, ten wybierany kierunek studiów też bardzo często nie jest świadomym tak naprawdę. Tak, i prawda. Dopiero gdzieś na tych studiach, czy to po, czy w trakcie, człowiek sobie gdzieś zdaje sprawę, że no to jednak nie jest moja droga. Albo jest moma droga. Albo prawda? Jest moja droga, tak, dokładnie. Tak. Ma pan rację, dokładnie. Znaczy nie wiem, czy panowie uwierzą, ale ja kiedyś byłam bardzo nieśmiała, zwłaszcza w szkole średniej. Ja się po prostu bałam zapytać, nie wiem, chociaż czasem ktoś odpowiada mi się, nie, no takie bzdury opowiadam, przecież ja znam odpowiedź, nie, ale nie, no nie odezwę się. I czasem żałuję tej nieśmiałości z tamtych czasów, ale wiadomo, że każdy człowiek jest inny, gdzieś tam wzrastamy w różnych warunkach. Gdybym była w tamtych czasach taką osobą, jaką jestem teraz, to nie miałabym z tym absolutnie żadnych problemów i posiadała tą wiedzę. Natomiast tak, ma pan rację. Tutoring pozwala bardziej się otworzyć i bardziej poznać studenta i wyciągnąć z niego ten potencjał, prawda, który gdzieś tam drzemie. To jest niesamowity rozwój. I też jako osoba, która jest wykładowcą akademickim, myślę, że możemy tutaj zachęcić, żeby zadawać pytania, nawet te, które mogą wydawać się naiwne. Nie tutaj jeden z wykładowców uczył, że nie ma głupich pytań, mówi się, że są naiwne pytania. Czekaj, panie, ja zakładam, że jeżeli ktoś skończył 18 lat, to jest osoba, no może mianuje się osobą dorosłą, ale w miarę dojrzała i zadaje raczej pytania na miarę swojego wieku. Więc no, nie ma głupich pytań, a zawsze czegoś można się dowiedzieć, prawda? Kto pyta, nie błądzi. A jedno pytanie dla wykładowcy to jest takie wewnętrzne spełnienie, prawda? Jednak, no bo o to w tym chodzi. Propaguję wiedzę i jestem chętny, żeby ją gdzieś zdobyć. Tak, to znaczy, że słuchają, prawda, jak pytają. Ale też nawiązując w sumie do tego, co padło wcześniej, to, że ci studenci pojawiają się w laboratorium, przychodzą do gabinetu, czy studenci, czy doktoranci później, to jest pewnie też to, co się domyślam się, że to jest taka świeża głowa, świeże spojrzenie, to czego właśnie brakuje w tej rutynie, o czym wcześniej pani wspominała, że nie ma czasu, żeby na coś świeżego spojrzeć. Tak. I te świeże głowy w postaci studentów przychodzących, to jest może właśnie to, co spełnia właśnie te role. Oczywiście, tak. Znaczy my mamy możliwość takiej pracy bliższej ze studentem w ramach pracy dyplomowej, ale to i tak jest ograniczony czas. Natomiast tutaj tego czasu jest więcej i tak jak pan mówi, wydobywamy maksimum właściwie z tego studenta. No ale tutaj też student musi chcieć jakby to pracować. Ale generalnie, tak jak powiedziałam, to są osoby, które zgłaszają się do programu same. One nie są żadną miarą. Oni nie mają za to żadnych pieniędzy, ale myślę, że i tak wymierna jest znacznie większa, bo oni po prostu zyskują jakąś To jest kwestia wiedzę. Perspektywy w przyszłości. Dokładnie, po prostu. Dokładnie. I wiedzy, która jest za darmo. A nie żadnym tam gdzieś kursem płatnym, tylko jednak wiedza dostępna na wyciągnięcie ręki. Myślę, że też dużo osób o tym zapomina trochę idąc na studia, że gdzieś ma do czynienia z naukowcem i ma go na swojej uczelni, a osoba gdzieś po drugiej stronie, nawet może być Polski, jak czyta taką publikację, to ja bym chciał tutaj porozmawiać, wszystko. Jedyna szansa to jest jakaś konferencja, na którą jak się wybierze, to wtedy jest szansa, żeby porozmawiać, a tak to wszystko na wyciągnięcie ręki. Dokładnie. A ponieważ ja uwielbiam ludzi, młodych ludzi zwłaszcza, więc dla mnie to nie jest problem, żeby mieć z nimi bardzo dobre relacje. Oczywiście zdarza się, że denerwuję się, po prostu nie znoszę, kiedy ktoś się nie przygotowuje. I dzisiaj miałam taką sytuację, właśnie miałam dwie grupy, słuchajcie, studentów i właściwie kończy się już semestr i studentka no, zupełnie nieprzygotowana. I miałam wrażenie, że obrażona jest na mnie, że ja wymagam od niej jakiejś merytorycznej... Mogę odrobić trzy, wiem, że są tylko dwa terminy laboratoria, ale mogę je trzy ćwiczenia odrobić, mnie nie było z przyczyn losowych. Tak, ale na przykład w następnej grupie była inna studentka, która perfekcyjnie przygotowała swoją prezentację, więc to są takie, no, równowaga w przyrodzie musi być zachowana. Zdecydowanie. A tak w sumie woli pani wykładać, prowadzić ćwiczenia takie w sali ćwiczeniowej, takiej seminaryjnej powiedzmy, czy ćwiczenia laboratoryjne?
Gdybym miała odpowiedzieć tak ad hoc, lubię wykłady, w ogóle lubię mówić. Oprócz wykładów takich na uczelni mam też kilkanaście wykładów popularno-naukowych i wykładów naukowych, które wygłaszam przy różnych okazjach na zaproszenie, albo jak tutaj do nas przyjeżdżają na wydział jacyś goście. Lubię też laboratoria, ale one są bardziej czasochłonne, więc jak sobie pomyślę, że mam 4 godziny, a w tym czasie mogłabym jeszcze coś tam zrobić, to ale nie sprawia mi to problemu. No bo wtedy jakby staję po tej drugiej stronie i pamiętam, jak to ja gdzieś tam uczyłam się składać tą aparaturę. Choć muszę powiedzieć, że ten wspomniany na samym początku pan profesor Piątkowski zawsze gdzieś tam przychodził i przy moim stole tą aparaturę składał i wyręczał mnie trochę, więc nie wiem, czy myślał, że sobie z tym nie poradzę. No w każdym razie nie mam z tym problemu, żeby powiedzieć, czy coś wolę bardziej. Może te układy są krótsze, więc myślę, że tylko ten aspekt wzięłabym pod uwagę. Ja tutaj chciałem nawiązać do wątku, który już został poruszony, a mianowicie wystaw zdjęciowych, bo bardzo dużo ich jest ostatnio we Wrocławiu. Mhm. Ja uważam, że to jest fantastyczna sprawa. Ja byłem zachwycony wystawą o zdjęciach z mikroskopu, które było przez jedno biologiczne koło naukowe tutaj na Politechnice Wrocławskiej organizowane, z tego co pamiętam. Fobia. Tak, fobia, dokładnie. I pani też była autorem jednej z wystaw tutaj o kwiatach i ich związkach chemicznych między innymi. Widział ją pan? Tak. Bardzo mi się podobała, tak. Bardzo się cieszę, dlatego że wystawa cieszyła się rzeczywiście ogromną popularnością. Ja czasem ktoś mnie natchnie i od mojego pomysłu do realizacji to jest krótka droga. Mój mąż zawsze mówi, nie, proszę przystopuj, bo oczywiście jest zaangażowany w wiele pomysłów, projektów, ale całą rodzinę angażuje. Ale przez to się też rozwijają, prawda? W każdym razie przyszedł mi do głowy taki pomysł latem, kiedy robiliśmy zdjęcia kwiatów. Boże, jakie one są piękne, ale coś musi odpowiadać za to piękno, prawda? Jak one tylko tak w telefonie też mają być przy okazji u mnie, prawda? Tak, dokładnie. Więc stwierdziłam, że może pokażę z chemicznego punktu widzenia. No to już pan widział tą wystawę. Ale potem poproszono mnie z Ogrodu Botanicznego, czy ta wystawa może być przeniesiona, więc była jeszcze przez miesiąc w Ogrodzie Botanicznym. A teraz chcielibyśmy udekorować nią nasze laboratoria na Wydziale Chemicznym. Natomiast dostawałam informację właśnie na maila, że ktoś pisał, ojejku, szkoda, że nie wiedziałam, że była i tak dalej. To mnie trochę zdziwiło, się w rynku, już bardziej centralnie nie mogła być wyeksponowana. Ale myślę, że była pożyteczna. I z tego, co wiem, właśnie tutaj Ignacy Łukaszewicz, to będzie jeszcze jedna, to będzie wystawa tutaj w przyszłości, jeśli dobrze zrozumiałem? Tak, czy... tak, okay. W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki we wrześniu stanie wystawa w 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza. No i tutaj chcieliśmy pokazać znów chemię organiczną, prawda, bo ropę naftową i co się z tej ropy naftowej otrzymuje, wytwarza i tak dalej. Myślę, że niektóre panie jak zobaczą, że kosmetyki przecież posiadają, czy mają w składzie ropę naftową. No w cudzysłowie ropę naftową, bo chodzi o węglowodory różnego rodzaju, prawda, więc myślę, że to też będzie wystawa taka edukacyjna. Wspominała też pani o angażowaniu pani męża do różnych inicjatyw. Napisała też pani książkę Chemiczne łamigłówki, właśnie z... Współnapisałam. No właśnie. Aha. Jej celem było, by poza zapewnianiem jakiejś rozrywki rozbudzać wyobraźnię, ale też inspirować. Mhm. I być może jest coś, co też pani, czy w czasie studiów, przed studiami, może po, na co się pani natknęła i co było dla pani właśnie taką inspiracją. Może nie tylko książka, ale jakieś dzieło kultury, coś, co nakierowało pani karierą. Mhm. Znaczy ja generalnie swoje dzieciństwo spędziłam, śmieję się, że na prowincji, ale gdzieś tam pod Miliczem, czego nie żałuję, bo to też był dla mnie taki kontakt z naturą, którą kocham i do której wracam, ponieważ no, mój tata już nie żyje, ale moja mama mieszka właśnie pod Miliczem i tam zawsze rodzice uprawiali ogród i gdzieś tam... No byliśmy bardzo blisko zawsze natury i tak samo moje 18-letnie córki. To też nas, myślę, że bardzo ukształtowało w jakiejś mierze. Natomiast to nie ma dla mnie jakiegoś ogromnego znaczenia, aczkolwiek widzę wpływ tego, w jakich warunkach jesteśmy wychowywani. Natomiast jeśli chodzi o książkę. Książka właściwie powstała na podstawie ogromnego zainteresowania licealistów konkursem chemicznym, który też organizuję razem z moim mężem u nas na Wydziale Chemicznym w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. To jest taki bardzo specyficzny konkurs skierowany do młodych ludzi z Dolnego Śląska, gdzie zawsze jest krzyżówka układana przez właśnie mojego męża i zadania nasze autorskie, ponieważ dostawaliśmy mnóstwo pytań, czy możemy udostępnić te zadania, to stwierdziliśmy, że je po prostu w PWN-ie opublikujemy. I tak się właśnie stało. I to było takie pisanie tego wszystkiego, co było, czy jednak takiej inwencji twórczej jeszcze posiedźmy, pomyślmy, dajmy sobie jeszcze trochę, czy raczej tak...
układanie krzyżówek to nie jest coś takiego trywialnego, prawda? Zwłaszcza, że chciałoby się, żeby to nie było trywialne, tak później dla, nie... dla ucznia, żeby to było jakieś wyzwanie. Więc nie, staraliśmy się zebrać z 9 lat wszystkie właśnie krzyżówki. Chcieliśmy bardzo 2 lata temu przed pandemią, żeby ten 10. konkurs właśnie odbył się z inauguracją tej książki, no ale wszyscy wiemy, jak to się skończyło, więc w tym roku mam nadzieję, że już nie będzie żadnych przeszkód, żadnej małpiej ospy i 10. konkurs odbędzie się we wrześniu. I właśnie do tego Dolnośląskiego Festiwalu teraz też chciałem nawiązać, bo Politechnika, pani jako również koordynator, teraz już ogólnie całe uczelniane jako całej Politechniki, nie tylko Wydziału Chemicznego, gdzieś spoglądając w program właśnie chyba z tak poza takimi pojedynczymi wydarzeniami, które można siedzieć w programie, wydaje mi się też, co niestety zostało przerwane prawdopodobnie przez pandemię, są wystawy w budynku C13, zwłaszcza w Serowcu, wszystkie wystawy. Wydaje mi się, że jest chyba jeden z takich najfajniejszych elementów, żeby zobaczyć wynalazki stworzone przez studentów, całą pracę, pokazy, dyskusje. To jest Dolnośląski Festiwal Nauki, to też jest taki czas, kiedy odkrywamy talenty naszych studentów, kiedy pokazujemy, jak niesamowicie uzdolnieni są niektórzy studenci, a gdzieś te talenty są ukryte. W ramach Festiwalu Nauki, Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, angażujemy wszystkie wydziały. Oczywiście staramy się to robić na zasadzie dobrowolności, tak? No bo nie ma sensu przymuszać kogoś do promowania wiedzy, to wydaje mi się powinno być takie z własnej woli. Ale staramy się... żeby było interdyscyplinarnie, żeby każdy z zewnątrz mógł znaleźć coś dla siebie. No więc na przykład, nie wiem, czy państwo jesteście zainteresowani tym, co było, czy tam tym, co planujemy? Tym, co było, to co było, można zobaczyć w harmonogramie. Ewentualnie, jeśli jest coś, co cyklicznie się odbywa i co można, bo ja też chciałem tutaj zapytać o spotkanie ze sławnymi osobami. W zeszłym roku byli to olimpijczycy. Uważam, że też bardzo fajnie pokazywać te powiązanie nauki i sportu, że to jest takie dosyć nieoczywiste, a jednak słyszałem i ja się pod tym podpisuję, że sport to jest taki trochę nowy teren zbrojeń, jeśli chodzi o naukę, bo tam te wszystkie nowinki technologiczne są wprowadzane. No i właśnie w zeszłym roku byli olimpijczycy, w tym roku z tego co pamiętam tematy podróży, tak? Jeśli chodzi o spotkania. Tak, właśnie, bo ja staram się, tak jak pan powiedział, szukać związków z różnymi dziedzinami życia, z jakimiś dyscyplinami na przykład. I tutaj było powiązanie różnych dziedzin, między innymi chemii ze sportem i pokazywaliśmy różne aspekty. Zaprosiliśmy właśnie naszych słynnych tutaj sportowców z Dolnego Śląska. I generalnie poszukuję różnych powiązań nauki z różnymi dziedzinami życia. W tym roku pomyśleliśmy sobie, ponieważ jest to rok Wandy Rutkiewicz, czyli 30 lat od jej tragicznej śmierci, to chcieliśmy zaprosić tutaj, no, na razie może nie będę wymieniać nazwisk, no niestety pani Martyna Wojciechowska odmówiła nam, ponieważ ma w tym czasie, byłyśmy w kontakcie, ale ma w tym czasie już zaplanowane inne rzeczy, ale tutaj działamy, żeby zaprosić innych alpinistów, być może osoby związane właśnie ze wspinaniem, które będą właśnie opowiadały o tym, dlaczego się wspinają i jakie dziedziny życia ułatwiają im właśnie realizowanie tutaj tego hobby, sportu, pasji. A być może na koniec chciałaby jeszcze pani zdradzić jakieś ewentualne pomysły, coś siedzącego z tyłu głowy na jeszcze kolejne edycje? Tak. Kulinaria? Już tak, tak zaprosić. A jeszcze skąd pan już? To wie? Ach, tak czułem, tak czułem. Nie, to niesamowite, bo naprawdę. Nie. Naprawdę, mam już pomysł na przyszłoroczny Festiwal Nauki, tylko ja nie chcę zapeszać, no bo tak wyprzedzać, planować przyszłość z takim wyprzedzeniem. Tak, właśnie pomyślałam sobie, że chciałabym tutaj pokazać chemię w kuchni. Zresztą miałam takie wykłady kuchnia molekularnego właśnie, co się tutaj przy tym dużo uczyłam i też bawiłam, bo wdrożyliśmy trochę takiej kuchni molekularnej gdzieś tam na jakichś spotkaniach z przyjaciółmi. Zahaczył pan też o cykliczne spotkania w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a nie odpowiedziałam na to pytanie. Co roku mamy od kilku lat debatę oksfordzką i w tym roku właśnie staramy się, żeby one były tak na czasie, te tematy debat oksfordzkich, i w tym roku będziemy poruszać źródła odnawialne. Czy grozi nam katastrofa, czy nie. Także tutaj też myślę, że będzie fajnie. Ja brałem udział w debacie oksfordzkiej. Trudna, trudna sztuka. Jeszcze tak, żeby to faktycznie było takie zgodne ze sztuką, i przede wszystkim, no, żeby gdzieś dojść do takich wniosków i przekonać przede wszystkim swoimi oczywiście, argumentami. Oczywiście, tak, no, wiemy, na czym polega debata, prawda, oksfordzka, więc trzeba bronić i trzeba zarzucać tutaj tezę. Natomiast bardzo mnie cieszy to, że pan profesor Miodek odpowiedział pozytywnie i poprowadzi tę debatę w tym roku, także jeżeli wszystko szczęśliwie przebiegnie, to będziemy mieli tutaj mistrza na Politechnice. I myślę, że możemy tym zaproszeniem zakończyć naszą rozmowę. Dziękujemy pani profesor za rozmowę. Mamy nadzieję, że się podobała zarówno pani, jak i naszym słuchaczom. No i życzymy też miłego słuchania kolejnych odcinków. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że rozmawiałam z chemikami.
Podobało Ci się i chcesz usłyszeć więcej? Wejdź na festiwal.wroc.pl i sprawdź ofertę wydarzeń Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Linki do wydarzeń znajdziesz w opisach odcinków. Chcesz nam coś powiedzieć? Podzielić się swoją opinią? Napisz do nas na festiwal@uwr.edu.pl i daj nam znać, co myślisz. Nie zapomnij o polubieniu i subskrypcji. I pamiętaj, liczy się nauka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.